Dziś, drodzy Państwo, rocznica miła po linii muzycznej, ale niekoniecznie chwalebna, co się za chwilę wyjaśni. Bo oto 22 lipca 1999 roku rozpoczął się festiwal muzyczny pod nazwą Woodstock. 99. Oczywiście impreza była nawiązaniem do Woodstocku z roku 1969 i ten rocznicowy event został zorganizowany w Nowym Jorku, w dzielnicy o nazwie Rome, czyli Rzym, w sumie około 150 kilometrów na północny zachód od farmy pod miastem Bethel, które to miasto gościło ten słynny, pierwszy kultowy festiwal w roku 69. Dodajmy, że gościło wtedy aż pół miliona ludzi, którzy zebrali się tutaj na. A jak to nazywano, trzy dni pokoju i muzyki. Z tym pokojem wtedy w Woodstock nie wszystko było jak należy, w związku z tym Rada Miasta z czasem uchwaliła przepisy zakazujące organizowania tutaj imprez masowych. Za to zorganizowano tu Bethel Woods, czyli centrum widowiskowe dla wszelkiego rodzaju koncertów i sztuk wizualnych, a przy nim Muzeum pierwszego festiwalu. I w tym ultra nowoczesnym centrum gościli zarówno filharmonicy nowojorscy. Jak i weteranie rock'n'rolla w rodzaju Boba Delana czy zespołu Earth, Wind and Fire. Skoro więc w 1999 roku nie można było zorganizować powtórki festiwalu w Bethel, przeniesiono go na peryferia Nowego Jorku, konkretnie na teren byłej bazy sił powietrznych. Impreza trwała 5 dni i gościła jak najbardziej aktualne gwiazdy, w tym zespoły Red Hot Chili Peppers, Metallicę i zespół Korn czy Alanis Morissette. Ale niestety ten wspominkowy festiwal został zapamiętany z czegoś zupełnie innego: mianowicie z niesłychanego chaosu, jaki się na miejscu wytworzył. W związku z tym. Festiwal prasa okrzyknęła dniem, w którym umarła muzyka na żywo. To jest oczywiście nawiązanie do piosenki Dona McLeana o dniu, w którym umarła muzyka. Przypominam, piosenka Dona nazywa się American Pie. A tu stacje telewizyjne na bieżąco pokazywały podpalone przez fanów sceny, wieże kolumn dźwiękowych rozniesione na strzępy, tornada, jakie huligani przypuścili na namioty, zdezorientowanych wykonawców i organizatorów i agentów zabarykadowanych w biurach, a także tysiące pijanych i skacowanych fanów, którzy tarzali się w błocie i w fekaliach. Prasa pisała, że ten festiwal to jest jedno wielkie przestępstwo przeciwko muzyce, zdrowiu psychicznemu i. Przyzwoitości. Szczególnie fatalnie wypadła ta impreza na tle tamtej, pierwszej z 1969 roku, która była autentycznie pokojowa, mobilizująca publiczność przeciw wojnie w Wietnamie, no i prezentująca nowe pokolenie artystów jak Janis Joplin, Jimiego Hendrixa, zespoły The Who, Grateful Dead czy Carlosa Santana. Oni wszyscy należą dziś do grona legend. A w 1999 roku wszystko odbywało się niby podobnie, ale całkiem inaczej. Baza sił powietrznych na obrzeżach Nowego Jorku była wyasfaltowana i pokryta betonem. Sceny festiwalowe rozrzucone na odległość kilku kilometrów. W dodatku z nieba lał się żar dochodzący do 40 stopni Celsjusza. I na ten beton i upał zjechało się 400 tysięcy uczestników, którzy chcieli zaczerpnąć atmosfery z tamtej pierwszej kultowej imprezy. Z miejsca zaczęły ich denerwować wygórowane ceny na polu namiotowym, ceny zwykłych kanapek czy napojów, np. Na butelka wody, chodziła za równowartość 7 dolarów, a 10 dolarów kosztował kawałek pizzy. Śmieci nikt nie zbierał, więc uczestnicy budzili się co rano na rozrastającym się coraz bardziej wysypisku. Nikt nie opróżniał latryn, a skutki tego były wiadome. Na to wszystko nałożył się fakt, że muzyka prezentowana na Woodstock 99 nie zachęcała do gestów z zakresu pokoju i miłości, bo zaproszono przede wszystkim agresywne, głośne zespoły heavy metalowe. Kulminacja tego szaleństwa wydarzyła się w niedzielny wieczór, 25 lipca, podczas koncertu Red Hot Chili Peppers. Organizatorzy wpadli na absurdalny i niebezpieczny pomysł, by widowni ogłuszonej, pijanej i naćpanej wręczać tysiące zapalonych świec, by przy pomocy tych świec złożyli oni hołd ofiarom masowej strzelaniny w Kalambain, do której doszło kilka miesięcy wcześniej. Publiczność oczywiście chętnie pobrała świece, ale nie celem złożenia hołdu. A nawet przeciwnie, to był impuls piromański. Fani podpalali wszystko, co tylko mogło się zająć ogniem. I na to zespół Red Hot Chili Peppers rzucił ze sceny, że jest świetnie, ponieważ przypomina im ten widok film Czas Apokalipsy. A następnie zespół wykonał utwór Jimiego Hendrixa pod wysoce znaczącym tytułem Fire. I dopiero wtedy rozpętało się piekło.